do zboża. W ciągu godziny wiele hektarów obsiejesz. No zależy od kawałka. Ale tak mniej więcej. 2 hektary i półtora, 2. A wiele hektarów możesz? 50. 50 hektarów. To porządny rolnik. Pozostałych traktorzystów puścimy bez odpytywania. Proszę podziwiać te kolosy. Ale tego muszę zatrzymać, wiesz? Ale nie byłaś pod koła! Skąd? Karchowice, powiedz, do czego ten przyrząd służy z tyłu? Do Alania. Pług do Alania. Jakby teraz tak, żeś wjechał na boisko, w ciągu ile godzin go przełożysz? Pół godziny i pozamiatane mamy. Dziękuję bardzo. Jeszcze większa maszyna. Do czego to jest? Sprawdzimy, Błażej, do czego to jest? To ostatnią. Ostatnią, którą sprawdzimy. Tyż Karchowice, ja? Do czego ta maszyna służy z tyłu? Presa do prasowania. Presa do prasowania czego? Słomy. Słomy? Nowo całkiem presa. Nie? Agacie, Agacie też uprasuje? A słuchaj, jakby tak moje ciuchy, że chcą do prasowania, wyprasuje mi to? Nie. Nie da rady. Nie, moje ciuchy mnie wyprasuje. Jak... Ale spytaj, czy moje, bo twoich może nie. Też nie, za mało powiedzieli. I kolejna scenka rodzajowa. Czytaj nam, Marku, co tam napisano. RODOS witaminka jedzie. Kowal kuje, ty pieniądze czuje, komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie wykuje. Tak jest, jak ktoś nie ma rozumu, to i kowal nie pomoże. Ha. Talerzówka teraz jedzie z nami. Gospodarstwo rolne Sebastian Załek. Zdrałek. Załek, tak. Wojska, witamy serdecznie. Opryskiwacz jakiś jedzie. Ja się go spytam, czy by nas nie opryskał, bo jest za ciepło, co? Chciałbyś się ochłodzić. Ja rozwiń to jedno sam poli trochę, nie? Nie, jest dalej, dobra, okej. Okay. Nie, to sama chemia. Miałbyś na sobie całą tablicę Mendelejewa. I kolejna scenka rodzajowa. Ale tu jest wesoło na tej przyczepie, wiesz? Tańczą, śpiewają. Ja, oni są już po jednym. Ja. Chyba nie tylko po jednym. Posłuchajmy! He co ten tańcuje, komu szczęście podśpiewuje. Emeryci, gomaruszcy, pozdrawiam rolników. Tak. Wesołe jest życie, staruszka! Brawo! Jedzie paczyna! Jak sprzedam ziorka, to poleca na Majorka. Jak sprzedam suma, to zostana w duma. Wielkie brawa! Oni chyba na Majorkę, bo wszystko by sprzedali. Teraz pszczelarze jadą. Będzie miodek. Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły. Poklaskajcie. Brawa dla pszczelarzy. Ha, zespół Tajn teraz jedzie. Marek. Witaj. Viva la, viva losum, dożynki korowódwo. Heja, 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 o. Hej, viva la, viva lo, są dożynki korowódwo. Heja, 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 o. Grupa Time. Wielkie brawa. Zespół Marek, Time. Tak. Od 16 lat. Ulmo, fajna piosenka, słuchaj. Mum pole, można zamówić. Traktory, ja. Może na wesele. Nie, a wiesz, jaką fajną piosenkę ma? Jaką? Mam pole, 2 traktory, 3 zetory, a reszta klamory, nie? Zespół daje. Spotkamy się w Knurowie, ja. Dzisiaj. Gospodarstwo rolne, skrzypczy, księży las. Czym oni rzucają? Pieniędzmi? Cukierki! Jeden, że dostał, o. Panie burmistrzu, łapiemy cukierki. Błażej, hitej.
Ja, dzięki! No, ja też mówię. Landrynka! Nie różowa, czerwona! Uważaj, Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków, egzotyczny oddział Pyskowicy. Czyli w Pyskowicach tak. Też mamy papugi. W tym roku 45 lot. Wielkie brawa. Dziękujemy, truskawki Marek dostaliśmy. Ja? Ja, masz szapana? A może byś tak ciepnął, ja mam tym jajem kartofli jeszcze, co? A chcesz tomata? Nie, truskawki mi starczą. A tu ktoś chce tomata? Świeżo, proboszczu. Albo biskupo, świeżo. Na pomidorową będzie. I kanarki, egzotyczne ptaki, hobbyści. I papugi idą. Ja w klocce są. Sprawdź, czy one gadają. I co, nic? Nie chcę się odezwać, one są straszne. Nieśmiałe, to są nieśmiałe. O, a to Klimowicz. Co to jest? Wielkie maszyny firmy Klimowicz. Uważaj, zaraz idę na ściągę, biorę moją i dla nas. Minie, Jerzy, musiał spytać, do czego to służy. To jest samobieżny kombajn do zbioru selera i buraka. Prowadzi go pan Artur Broja. Prędkość, jaką osiąga ta maszyna, to 5 km na godzinę. Teraz do nas dojeżdżają te największe maszyny. Nie jest to walca. Teraz samobieżny kombajn, który zbiera marchew i pietruszkę. Ty, prowadzi... wleza na niego czy nie? Dasz radę. Dam rady, okej. Okay. Prowadzi go pan Daniel Broja. Moc silnika to 420 koni mechanicznych. Uważaj, bo uważa. Błażej. No, słyszę cię. Jada na pole, a ty se rodź sum. Dobra. A okay. To się tam zostawią w polu szczerym. Wyprowadzam cię w pole. Do czego ten kumpel służy? Zbioru marchewki i pietruszki. Powiedz mi, wiele tak w ciągu dnia ton może zebrać marchewki? O, ton to nie wiem, ale w paletowskim to tak o 400. Ała, fajnie. To karniesz mnie trochę tym, ja? Uwaga, tego malucha biera na kolana, jadymy, a wy klaskocie wszyscy. Tak fajnie się jedzie. Uważaj, chcesz się karnąć? Co? Później. No. Na razie podziwiam ciebie w tej. Jakbyś tak sobie jechać, rozumiesz, 50 km do dół, jakbyś teraz wyjechał, to do jutra dojadę. Tak, 3 dni później. Wielkie brawa, kochani. Wielkie brawa do nich. I kolejna maszyna to ciągnik rolniczy plus agregat uprawowy. Tutaj drobna korekta, beczka. Marek, wyobraź sobie, że teraz piwo ci przywożą na imprezę w tej beczce. Aha, to jest na dzisiejszą imprezę. Klaskowy, ja. Cała cysterna piwa wiedzą. To musicie dzisiaj wypić. I pomalutku te duże maszyny. Prowadzi pan Jan Łuczak. A kolejna maszyna to ciągnik rolniczy, który prowadzi pan Henryk Łysień z prasą do słomy. A ostatnio maszyna to jak ktoś mimo działki ubity, to on to ubije tymi gumami. To jest ciekawe, do czego to służy, co? Bardzo prosimy o nieprzechodzenie przez drogę, bo takie sytuacje się zdarzają, a jak ktoś z Państwa wpadnie po taką maszynę, to niewiele zostanie
Więc prosimy bezpieczeństwo przede wszystkim. Uważaj, właża na nią. Byle nie pod gąsienicę. Witam serdecznie. Powiedz mi, czemu ta maszyna nie ma kół, jakieś gumy, co to jest? Bo to jest maszyna specjalna na mokre, grunckie pola na gąsienicach. Aha, to znaczy ona nie ma prawa, żeby się utopić. No, jakby było naprawdę bagno, to ma prawo, ale tak raczej to nie. Fajnie, super. Poklaskajcie, kochani, jakie maszyny rolnicze są, jakie wynalazki. Czyli ostatnia maszyna gospodarstwa Klimowicz i... O, taka furę mieć. Podjechała. Co to jest? Ford Mustang. Kery rocznik 2014, wiele koni. 305 koni. Chcecie usłyszeć pis samochodów? Chcecie usłyszeć pis opon? Uwaga! 3 i od usta. Kolejny. Flota samochodu Ford Mustang. Uwaga. Ze stajni Górny Śląsk. Mustang Klub Polska. 2,5, wiele koni. 440, sprawdzimy tego. Uwaga! Żeby cię na ten koń tam nie ugryzł. 1, skoro ich tyle. Jeszcze jednego sprawdzimy, ten mi się podobał. Wiele takie cacko kosztuje. Aha, dobra, już go nie chcę kupić. Wiele mu to koni. 421, startujemy. 3, 2, 1, start! Marek, ale burmistrz nam obiecał wysoką premię za to prowadzenie korowodu. To stój, ja go kupuję. Wołaj. 200 tysięcy. Ja? No. Burmistrz by zbankrutował chyba tam. Kary rocznik. Ile koni? 315. Zobisz pisk opon. Ja tu stoję, a ty jedziesz. 3, 2, 1, start. A tu z maluchami to nie zrobi pisku opon, nie? Ile koni? Ile? 302. To tak pomalutku z nimi, okej? Okay? Tu pomału, bo maluchy jadą. Klaskamy. Następny Ford. Ja myślę, że a już... A tu są młodzioki, czekaj no. Wiele koni. 305. Pokażesz pisk opon. No to uwaga. 3, 2, 1, start. Ty, ale ty będziesz ten asfalt później naprawiał. Fajnie, mnie się to podoba, ja lubię wunać ta guma, słuchaj. Wiele koni. 305. Tyś pisk opon. Idzie tym zrobić czy nie? No. Jeszcze dwa. Kiedy będzie najgłośniejszy pisk opon, to Faros się po tym karmie. Szanowni okay. Państwo, 5 dni później i będzie po korowodzie. Pisk opon idzie. No. I ostatni. Kiedy rocznik. 2,15. Pisk opon idzie, wiele koni. I no 100, no to posłuchamy. Widać, nie? Brawa. I na jazdy, właśnie do ciebie. Marek, ostatnio jak grała Legia Warszawa, to były dwie Elki, widziałeś to? Aha. Elka, ja uczę się jeździć, Elka, ja uczę się grać. Ale oni uczą się jeździć, brawa dla szkoły jazdy Lew Group. Dziękujemy za obecność na korowodzie. Jadą z Kody. Z Czech? Nie, nasze. Skoda Fabia, auto Śliwka jedzie. Wielkie brawa. Dziękujemy za obecność. Stały partner korowodów dożynkowych, auto Śliwka Zabrze. Ta będzie moja. Nie, ta nie, ta następna. To chciałeś Mustang czy Skodę? Nie, ta Skoda, ta jest fajniejsza. No i kolejne bryki. Samochody. Dowiedz się skąd są. No właśnie. Skąd żeście przyjechali? Z Dubaju, klaskumy! Tam jest sam szejk. Jest to mocne, dużo koni. A pisk opon idzie zrobić jak z Dubaju. Idzie, to pokażemy, co? Uwaga. A tam jest szejk? Czekaj, aż oni odjadą, wiesz? Bo oni odpowiadą za hamulce. Kurde.
Patrz jakie maszyny, z Dubaju do... Kochani, poklaskajcie, z Dubaju ale przyjechali. Marku, czy tam w środku siedzi szejk? Szejk! Ale poszedł! A z Emiratów do nas dojechali, fajnie, już mi się to podobało. I teraz w tym jedzie moja, ty. Tu można zorganizować jakąś wieczór kawalerski. Royal Limuzyna. Cześć, Ciapek. Cześć. Nie macie tam mojej w tym aucie, nie? Ja, ona siedzi, to ja do niej potem przyda, fajnie. Kto chce? A tam w środku taka... jacuzzi podobno mają, nie, tak? Nie, to moja teściowo ze zadku. A. Legendarne a, auta maluchy. Z Polski Ludowej, maluchy. A, jakie maszyny. To były czasy, jak się takim maluchem na wakacje jechało. Ja miał aż 5. Ale tak często, wiesz co, wypadki miałeś czy jak? Czy i teraz jadą w zabytki. Ciotka na traktorze, ty. Klaskuły! Ursus! Richter, ciągniki, brawo! A, pierwszy Ursus, patrz. W odporu jedzie. On jest chyba na węgiel. Tam się sypie węgla. Witamy serdecznie. Majtur, Dzieczno. Ośrodek żeglarski. Jakbyś chciał mieć patent żeglarski, zapisz się do Majtura. A, łódka nawet mają ze sobą. To tą łódką, miał, tą łódką Kusznierewicz miał dookoła świata płynąć. Witamy kapitana. I brawa na Majtura, stały partner imprez w Pyskowicach. Ha, i za chwilę się zacznie, zamykają korowód. European Champions, tak, Gliwice, jadą karaciści. I obejrz, co się teraz dzieje. Kłady, to jest przygoda, będzie pizdropon. Pizdropon, jadymy. Gazujemy, pełne waty, chłopcy, pełne waty, jadymy, jadymy. Biskopun, huby śmierdzą, brawa! Brawa dla motocyklistów! Harley mój, to jest to! Słyszysz coś? Teraz ja! Harley mój, to jest to! Wielkie brawa dla motocyklistów, dla wszystkich uczestników korowodu! Dziękujemy! Zapraszamy tam i zapraszamy przed trybunę, przed scenę. Będą rozdawane nagrody już za niedługo. Gości zapraszamy na poczęstunek, a państwa za chwilę przed scenę będziemy wręczać nagrody. Podziękowania za scenki rodzajowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom korowodu. Dziękujemy państwu i zapraszamy na dalszą część dożynek. Tak się bawią Pyskowice. Dożynki z Radiem Silesia. 25. Dożynki.